Dzień dobry, vlog! A kto tutaj tak rozrabia? Kto dzisiaj tak rozrabia? Moja myszka? Moja myszka? Daj to łódkę. Opasie już. Przytulaczki, przytulaczki, tak od rana, przytulaczki, moje mama. Aha, ty całujesz się z widzami, tak? Ja ona wam chyba posyła buziaczki, mam takie wrażenie. A mama! Tosia! Chodź tutaj, zobacz. Wow, co my tu mamy, matko, wszystko. Nawet skarpetki z wczoraj. Do prania. Co my tu mamy? Ciuch. Budujemy wieżę. Chodź. Wow. Tak, budujemy wieżę. No zobacz, jaka ładna wieżyczka. No. Nóżki do przodu, rybko. La la. Nagrałam wam właśnie bardzo fajny poranek i zorientowałam się, że go nie nagrałam, bo nie nacisnęłam play. No nic. Choinka w tle. Więc przyjemnych Mikołajek. Jak już to oglądacie, to już jest koniec dnia i już Mikołajki się kończą. Natomiast wysyłam wam dzisiaj bardzo fajną energię i mam nadzieję, że te Mikołajki dla was będą fajnym dniem. U nas jest pogoda paskudna. Leje deszcz, jest w ogóle szaro, ponuro. Nienawidzę takiej pogody. Naprawdę nienawidzę. Wolałabym chyba, żeby była śnieżyca, pełno śniegu niż coś takiego się za oknem, bo to w ogóle nie jest świąteczna pogoda. Nagrywałam wam wcześniej to, co mówiłam, że my dzisiaj już z Tosią od rana działamy, bo Wojtek pojechał zawieźć koleżankę na lotnisko, a potem prosto po moją mamę. Więc my dzisiaj rano wstałyśmy, wykąpałyśmy się z Tosią z rana pod prysznicem, bo ja czasem tak robię, że jak jeżeli chcę szybko Tośkę wykąpać, to nie wkładam jej do wanienki, tylko ze mną się pod prysznic. Już posprzątałam, ogarnęłam, jeszcze tam odkurzyłam, muszę jeszcze wstawić pranie, już jest w pralce, więc tylko muszę tam dosypać proszku, ogarnąć sypialnię i taki nasz poranek codzienny, w sumie codziennie, słuchajcie, tak wygląda mój dzień, naprawdę, że wstaję, ogarniam, tu chowam jakieś rzeczy, chowam jakieś pomywane naczynia, to chowam do szafek, jak coś jest zlewy, to trzeba jeszcze trzeba pozmywać, odkurzę, pościele. Wiadomo, że jak jest Wojtek, to mi też tym wszystkim pomaga, ale wiecie jak z facetami. Wojtek, pościele, żuczko, tak, pościele, zaraz. No to ja sobie sama je pościele teraz. No i tak, już sobie kawkę nawet zrobiłam, więc idę ją wypić, bo już jest zimno, bo już zdążyłam po tym wszystkim jeszcze zadzwonić do taty, do mamy, do teściowej, do siostry, do kuzynki, żeby nie było w pytaniach znowu, przecież ty nie masz siostry. Ja na swoje kuzynostwo, z którym bardzo blisko żyję, mówię też brat i siostry. I mówię to już wielokrotnie, mówiłam to już wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Zresztą będę o tym mówiła, myślę, że jeszcze nie raz, o takich różnych rzeczach. Ktoś, kto nas ogląda od początku, może pomyśleć, że się powtarzam, ale nas tutaj przybywa coraz więcej, słuchajcie, znaczy was, co jest ogromnie miłe i subskrybujecie nasz kanał, więc to też jest bardzo ważne dla nas, bo dla mnie to jest moja praca, słuchajcie. I teraz na przykład te vlogmasy kosztują mnie bardzo dużo energii. Nie powiem, że nie, bo nie dość, że cały dzień chodzę z kamerką i nagrywam jakieś takie rzeczy z naszego dnia, to potem jeszcze siedzę prawie 3 godziny i montuję te filmy, więc to też nie jest tak, że to się robi od tak. Więc właśnie was przybywa coraz więcej, co mnie bardzo cieszy i bardzo za to dziękujemy. Więc jak ktoś dopiero do nas dochodzi, no to nie wiedział na przykład właśnie o tym brat, siostra, kuzynka, coś tam, takie różne rzeczy. Więc czasami mogę się powtarzać, więc ci, co nas oglądają od początku, musicie być wyrozumiali, bo mamy tutaj nowych widzów, którym trzeba parę rzeczy wytłumaczyć, bo potem dostaję w komentarzach różne pytania i no nie ma co się dziwić. Ktoś, kto nas
ogląda chwilę, no to wielu rzeczy nie wie. No i co, Tosia, może wstawimy ci jakąś zupkę? Z czym tą zupkę chciałabyś? Mam jeszcze królika, takiego hodowanego na, wiecie, wiejskiego, od mojej kuzynki właśnie z Rzeszowa. Jak teraz byliśmy zaproszeniami, to dała nam takiego całego królika. Ja go nie widziałam, ja go nie porcjonowałam. Więc po prostu zamrożoną część wrzucę do garnka i zamrożam. No ja nie jem mięsa, więc wiecie, dla mnie, jak słyszę króliczek biegający sobie, taki malutki, kicający. No nie, jest to dla mnie, ale no jakby ja, tak jak powiedziałam już kiedyś, Wojtek je mięso, ja nie jem mięsa, więc no... Tośka jest dzieckiem moim i Wojtka. Ja nie mogę powiedzieć, że nie zgadzam się, moje dziecko nie będzie jadło mięsa, bo Wojtek chce, żeby Tośka jadła mięso, więc musimy wypracować jakiś kompromis. Więc kompromisem na razie jest to, że będzie się chowała na mięsie. Choć wiem, że wcale by nie musiała. I tutaj pewnie są zwolennicy, przeciwnicy, bo niektórzy mówią, że bez mięsa dziecko się nie chowa, bo to kości, bo to dziecko musi mieć do rozwoju to mięso. No nie musi mieć, bo oglądam wiele youtuberek, które, słuchajcie, dzieci chowa na samych warzywach i owocach i te dzieci są piękne, zdrowe i po prostu wyrośnięte, no cudowne. Przykładem jest nawet mój bratanek z Belfastu, jeden i drugi, którzy w życiu nie jedli mięsa i są bardzo... fajnie rozwinięci, zdrowi, wysokie chłopaki, więc jakby no z pierwszej ręki przykład. Dlatego ja wiem, że tak bym jakby, no wtedy trzeba bardzo dobrze dietę Tosi ułożyć. Trzeba byłoby Tosi dietę bardzo dobrze ułożyć, żeby dostawała wszystkie makro, mikroelementy, które organizm potrzebuje do rozwoju. No to też nie jest łatwe, natomiast no nie jest trudne. Dla mnie, dla osoby, która już 9 lat nie je mięsa, byłabym w stanie Tosi taką dietę przygotować. Natomiast Wojtek chce, żeby ona mięso jadła, więc ja się na to zgodziłam. Powiedziałam tylko, że nie będzie żadnych kurczaczków na pewno w diecie, ani tym podobnych, bez żadnych paróweczek. Jeżeli chodzi, no to dobra, może być królik jakiś hodowany właśnie, nie na jakichś antybiotykach, czy tam innych specyfikach. Jakiś indyk, bo to też dobre mięso. Ryby, więc okej, zgodziłam się. A jak będzie starsza i podpatrzył mamusi, że na przykład mama nie je i zdecyduje sama wtedy świadomie, że mamo nie chce jeść mięsa, bo szkoda mi zwierzątek, no to... to będzie jej decyzja, więc wtedy po prostu pozwolę jej tego mięsa nie jeść. Oczywiście dbając o to, żeby dostarczała wtedy do swojej diety, dla swojego organizmu to, co jej będzie potrzebne. Pogadałam sobie troszeczkę z wami, więc teraz kawka. Dokończę tu ogarnianie mieszkania, bo mamusia będzie za godzinę. Czy w sumie za godzinę dopiero będzie na dworcu, więc będą za półtora. Ale tak, muszę też przygotować śniadanie, bo pewnie będzie głodna, bo wstała bardzo wcześnie. Więc zrobię jej śniadanko, herbatkę. I czekamy na babcię. Tosia. Baba przyjedzie dzisiaj. Baba Ania. Juhu, będzie się z tobą bawiła. Do Tosi przyszedł Mikołaj. Tam właśnie lata. Sówka. No to jest piękne, no widzisz jakie jest? Taka kręcąca się wierszykami, z odgłosami zwierząt, bardzo fajna. Tosia obserwuje, o co chodzi tej sówce, dlaczego ona tak jeździ i od niej ucieka. A Mikołaj przyjechał z Łodzi. Mamy już naszą mamusię, a Wojtuś zrobił śniadanie mistrzów. Zatem smacznego. Tam jest też ciekawe. Ojej, co to? Co mama robi? Gwiazdo mojego. My właśnie jesteśmy w firmie. Działamy jak zwykle: zamówienia, pakowanie, odpisywanie na wiadomości, na maile, zamówienia kolejnej odzieży. My też robimy, słuchajcie, takie statystyki, co najbardziej schodzi, z czego najbardziej jesteście zadowoleni, co najchętniej zamawiacie. Wiecie, no trochę jest przy tym pracy. Antosia z babcią na szczęście jeszcze, więc mamy możliwość sobie spokojnie poodpalania naszych wiadomości, skrzynek mailowych i w spokoju podpisywać. Jeden z naszych posiłków ostatnio, słuchajcie, na szybko, to jest, tak jak wam mówiłam, jakiś shake.
albo czymś, coś podobnego. No dlatego, że no, u nas to wygląda jak wygląda. Wiecie, u nas śniadanie dopiero zaczyna się po 12 godzinie i na szybko to możemy tylko gdzieś wjechać do jakiegoś sklepu, złapać jakąś bułkę albo owoc czy warzywo tak w przelocie, żeby zjeść. Teraz zamówiłam nam te szejki i mamy jeszcze w domu proszek. Pokażę wam, jak wygląda proszek. Są też wegańskie, my zamówiliśmy normalne. Ja dzisiaj będę piła kokosowy, a Wojtek sobie wybrał kawkę. Choć trochę mu chyba podpiję tej kawki, bo jestem... Nie ma takiej opcji, ja nie pijam normalnej kawy, więc to z chęcią spróbuję. Dobra, no ale łyka dasz żonie, co? Nie. Aha, nie, no. Nie, gdyż to jest jeden pełen posiłek, a ja jedzeniem się nie dzielę, tak samo jak Joey z Przyjaciół. No tak. Fan serialu Przyjaciół. Są tu jeszcze jacyś inni fani tego serialu, bo mój mąż po prostu zna każdy wers tego serialu, każdy odcinek, każdą serię. Nie wiem, ile tego było, ale... 10. Nie wiem, czy pamiętacie, my już to używaliśmy z 2 lata temu. Jak nie dłużej. Jak nie dłużej. To było na, wtedy na kampie u Chrisa z hotelu Paradise, pamiętasz? Tak. No, tak. Wtedy. No, powiem wam tak. Pamiętam, że to było debeściackie. Naprawdę bardzo dobre, a teraz chyba rozbudowali to o różne inne smaki. Zastępuje to, tak jak już wspomnieliśmy, jeden pełen wartościowy posiłek. Jedna taka butelka, pomyślcie sobie, że to jest 500 kalorii. To jak jest normalne danie, na przykład obiadowe, więc ci, co są na przykład na jakiś wyliczają sobie właśnie kalorie w ciągu dnia, to mają idealnie tutaj podane właśnie, że to jest 500 kalorii. Mają tutaj witaminę A, D, E, K, C, wszystko podane. Proteiny, potas, minerały przeróżne. Nie zawiera to białka. I no to na pewno też nie jest żaden po prostu posiłek dietetyczny, tylko to jest po prostu zamiennik zwykłego posiłku. Producent informuje nas, że syci od 3 do 5 godzin. A co najważniejsze, dla mnie butelka nadaje się 100% do recyklingu. Czerwone wino z Thermomixa, bo podobno jest przepychotka, więc jeszcze tam zostało chyba mi tylko do wkrojenia pomarańcze. Miałam wam pokazać jeszcze te szejki w proszkach, o których mówiliśmy wcześniej. To pokażę wam, jakie mamy smaki. Kokos, wanilia, borówka, kawa i czoko. Dla mnie jednak wygrywa kawa i borówka. Muszę wam powiedzieć, że przepis Thermomixa na to wino jest rewelacyjny. Jest mama, więc jest Emia w miłości. Zatem do zobaczenia jutro!